Lecimy. Cześć, to Jezioro i metody na przeszkody. Dzisiaj odcinek specjalny razem z Kasią. Techniki pokonywania multiriga dedykowane dla dziewczyn. Teraz Kasia zaprezentuje technikę, którą bardzo polecam dla początkujących kobiet na multirigu, na Run Magadonie, na przechodzenie kółek. Pierwsza technika dla początkujących, technika, którą ja szczególnie polecam dziewczynom, polega na tym, że nigdy nie ma dwóch rąk na tym samym elemencie. Na Run Magadon idealnie. Jeszcze kilka moich komentarzy do właśnie tej pierwszej techniki, którą polecam do dziewczyn. I co jeszcze jest bardzo ważne i cenne w tej technice? Nie ma długotrwałego wiszenia na jednej ręce. I dlaczego ta technika jest według mnie najlepsza dla początkujących? Ponieważ zawsze się jest na dwóch elementach i tu można kontrolować ten zamach. A jeśli zawisnę na jednym, a jestem początkującym, to bardzo dziwne rzeczy się dzieją i trudno jest odzyskać kontrolę nad tym, jak się pokonuje przeszkodę. Tę technikę polecam dla dziewczyn, w szczególności na multirigu na Run Magadonie. Dlaczego tam? Ponieważ tam kółka są bardzo blisko i sprzyja to właśnie przechodzeniu taką techniką. Druga technika, czyli dokładanka, teraz Kasia zaprezentuje dokładanka. Dokładanka polega na tym, że wisimy oburącz na jednym kółku. I też jest to po to, żeby właśnie unikać wiszenia jednorącz na jednym kółku, no bo dla początkujących jest to dużo trudniejsze i łatwiej jest spaść. W tej technice bardzo ważne jest to, że właśnie jak idę, to od razu przekładam rękę, bo jeżeli jej nie przełożę od razu, to zaczyna się tutaj coś takiego, co jest jednym z podstawowych błędów na multirigu. I jeśli zawiśniemy oburącz na jednym kółku, trzeba jak najprędzej złapać kolejnego, zrobić tutaj lekki zamach i wyrównać ten kierunek ciała w kierunku pokonywania przeszkody. Bo inaczej traci się dużo sił. Na Run Magadonie akurat kółka są tak blisko, że odzyskanie tej kontroli jest prosto. I jeszcze jeden tip dla początkujących. Jeśli nie czujemy się na tyle pewnie, żeby szybko przekładać ręce za każdym razem płynnie, to można to zrobić w ten sposób. Tutaj od razu przełożyć, bo nie wisimy na jednym, ale tutaj bujnąć się raz czy dwa, żeby odzyskać kierunek i tak dalej. Tu można zawsze, będąc na dwóch elementach, kontroluje się ruch ciała. I dokładanka. Dokładanka jest również progresywna, a na Run Magadonie kółka są blisko, więc jeśli się zrobi większy zamach tutaj, to bez problemu można sięgać co dwa na Run Magadonie. Da się też co trzy, jednak jest to już trochę trudniejsze. Naturalne jest sięganie co dwa na Run Magadonie, bo tam dzięki temu, że są długie łańcuchy, wahadło, które tworzymy, sięga dalej i co dwa bez problemu można też iść. A teraz co w sytuacji takiej, że nie jesteśmy na Run Magadonie, gdzie jest dużo kółek i blisko, tylko na przykład na Spartanie, gdzie ich jest mniej i dużo dalej. Więc właśnie na taki układ technika dokładanka z wiszeniem oburącz jest według mnie idealna. Trzeba zrobić większy zamach. I w ten sposób można przechodzić tą dokładanką, czyli techniką dla początkujących, właśnie kółka na Spartanie i na wszystkich tych innych biegach, gdzie one po prostu są rozstawione dalej i nie jesteśmy w stanie dokładać w ten sposób. Również dla dziewczyn bardzo polecam właśnie, w szczególności na Spartanie. Trzecia technika, czyli swing. Kasia zaprezentuje swinga. Swing wymaga nieco mocniejszego chwytu na jednej ręce, więc jest to technika trudniejsza. No, na Run Magadonie kółka są tak blisko, że właściwie wystarczy wykorzystanie jednej z trzech zasad. I o tych zasadach mówię właśnie w filmie o pokonywaniu multiriga, czyli zbieranie grzybków. Tutaj zbieram grzybka. W zasadzie tyle wystarczy, żeby przechodzić kółka, które są tak blisko. A na Run Magadonie właśnie są tak blisko. I to wystarczy, żeby techniką swingową przechodzić. Swing jest również techniką progresywną. I w szczególności polecam ją dla kobiet, dlatego że
dziewczynom łatwiej jest wyrobić siłę chwytu niż siłę w obręczy barkowej, a tu głównie potrzeba właśnie techniki i siły chwytu. Jeśli się komfortowo czuję przechodząc sobie tutaj co jedno, to robiąc lekko większy zamach bez problemu można sięgać co dwa. I na Run Magadonie, jeżeli chodzi o swinga, to właśnie naturalną techniką jest to, że się przechodzi co dwa. Tam co jeden jest po prostu za blisko. Swingu nie polecam na mokrą przeszkodę. Zdecydowanie nie polecam, w szczególności właśnie dla początkujących osób. Mhm. Drugi element multiriga Run Magadonowego i większości multirigów na innych OCR-ach, czyli pozioma wisząca rura. I teraz Kasia pokaże dwie techniki dla początkujących, właśnie jak przechodzić tą rurę. Pierwsza technika. Proste ręce. Po prostu przesuwamy ręce po różnie. Jest to technika, która jest troszeczkę bardziej męcząca i dłużej trwa. Jest to technika nie wykorzystująca zamachu ciała i również nie wykorzystuje tego, że możemy współpracować razem z rurą. Więc teraz Kasia pokaże technikę, gdzie wykorzystujemy zamach z ciałem i dajemy sobie napęd razem z rurą w tym samym rytmie. I tak właśnie ta technika wygląda. Wykorzystujemy zamach ciałem. Czyli tu jest zamach i razem w rytmie tego, jak rura się kołysa, my razem się kołysamy. Czyli ważne jest to, żeby nie było czegoś takiego. Bo wtedy jest dysonans między tym rytmem, a rytmem mojego ciała. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby tutaj te rytmy mojego ciała i rury były zgodne. Mhm. Te techniki, które pokazywaliśmy dzisiaj tutaj, one są dedykowane dla kobiet, ponieważ spełniają te kryteria, które odpowiadają predyspozycją większości kobiet. I jednocześnie te techniki są świetne dla wszystkich początkujących i bardzo często właśnie na mokrą przeszkodę, bo trzymanie kółka oburącz jest skuteczniejsze na mokrej przeszkodzie. Są to też techniki, gdzie zużywamy mniej siły, bardziej wykorzystujemy właśnie zamach ciałem czy rytm i rozbujanie niż czystą siłę. Dlatego właśnie też one są dedykowane dla kobiet. Dzięki za oglądanie i powodzenia dla wszystkich dziewczyn na biegach OCR. No i dla chłopców też. Też.